Teraz czas nagrać jedno z najważniejszych nagrań, jakie zrobię do tej pory w swoim własnym życiu. Przynajmniej do tej chwili tak uważam, że to nagranie będzie jedno z najważniejszych wideo u mnie na moim kanale. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano i witam Was w nagraniu poświęconym zagadnieniu Kundalini. Czym jest Kundalini, jak działa Kundalini, skąd się wzięło Kundalini, czy trzeba w nie wierzyć, czy nie. To pozostawię troszeczkę z boku te pytania, ponieważ ten kanał, czyli projekt Find Yourself, jest poświęcony rozwoju własnej świadomości na poziomie bardzo zaawansowanym. I ten przekaz kieruję głównie do osób, praktycznie całkowicie do osób, które są na ścieżce rozwoju własnej świadomości, wiedzą, czym jest świadomość. Mieli już styczność z doświadczeniami mistycznymi, wiedzą, do czego służy medytacja oraz yoga i są dojrzałe emocjonalnie. Jeżeli jesteście ciekawi, czym jest Kundalini, tak, tutaj mówię do pozostałych widzów, którzy mają jakieś inne problemy i są tutaj na moim kanale z jakichś innych powodów. Jeżeli jesteście ciekawi, czym jest Kundalini, to polecam Wam przejść do mojego kursu Kundalini, który zrobiłem w zeszłym roku, oraz do pozostałych nagrań na moim kanale poświęconych Kundalini, bo potrzeba zbudować w sobie taki fundament wiedzy oraz zrozumienia odnośnie tego, czym jest świadomość, czym jest Kundalini, aby zacząć, mógłbym powiedzieć, proces głębokiej samorealizacji prowadzącej do takiego, mógłbym powiedzieć, fundamentalnego, prawdziwego oświecenia, zgodnego ze starymi tradycjami nauk pochodzących ze wschodu. I to, co ja tutaj mówię, chcę, abyście wiedzieli, że to nie jest wiedza ezoteryczna, to nie jest wiedza, której celem jest wkręcić was w jakąś dogmę albo religię. To jest wiedza pochodząca ze ścieżek duchowych, które zostały odkryte, stworzone wiele tysięcy lat temu, i jest to wiedza, która prowadzi prosto do oświecenia, takiego stricte, mógłbym powiedzieć, bezpośredniego oświecenia, tak? Bez teorii, bez ściemy, bez wkręcania się w różne teorie, po prostu jest to ścieżka czystej świadomości. Ja dzisiaj chcę Wam przedstawić takich pięć głównych wskazówek odnośnie tego, w jaki sposób zrealizować własne kundalini. Innymi słowy, bez owijania w bawełnę, jest to pięć wskazówek odnośnie tego, jak uzyskać oświecenie. Takie prawdziwe, bezpośrednie oświecenie. Nie takie oświecenie w 3 minuty, że obejrzycie wideo, uświadomicie sobie, że życie to jest chwila obecna i koniec. Nie, takie oświecenie, 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 oświecenie. Przede wszystkim zaczniemy sobie od zrozumienia, jakie są etapy przebudzenia kundalini, jakie są etapy oświecenia. Ja sam osobiście wyróżniam trzy główne etapy i są to etapy takie fundamentalne, jeżeli chodzi o sam proces samorealizacji, samouświadomienia, oczyszczenia własnego ciała, przeprowadzenia energii przez całe swoje ciało, aż do czakramu korony. No i uzyskanie jedności z czystą jaźnią, czy jak to inaczej się nazywa, tak? Samorealizacją albo oświeceniem. Mamy trzy takie główne etapy. Pierwszym etapem jest realizacja świadomości. Realizacja świadomości odbywa się na poziomie umysłu. Jest to ten sam etap, przez który przechodzi każdy adept duchowy, czytając książkę Eckharta Tolle, Potęga teraźniejszości. Jest to moment, gdy uświadamiasz sobie, czym jest świadomość. I na początku widzisz, że świadomość jest pusta, jest totalnie niczym, jest chwilą obecną, jest pustą przestrzenią w twojej głowie pomiędzy jedną myślą a drugą. Jest dokładnie tym, czym jest obserwator. I to jest pierwszy etap. Najpierw musisz złapać to, czym jest czysta świadomość. Nie ta świadomość psychologiczna, czyli ta świadomość, jak ty rozmawiasz sam ze sobą, świadomość twojego ego. Ja mam tutaj na myśli tą czystą, pustą esencję. Wtedy, gdy
uchwycisz to, czym jest świadomość, dochodzi do takiego procesu, który nazywa się stabilizacją Idy i Pingali. To są dwa nadi, przez które przepływa prana, czyli energia, która jest praktycznie tym samym co świadomość. I w chwili, gdy uświadamiasz sobie to, czym jest świadomość, zaczynasz ćwiczyć uważność, tak? Zaczyna się praktyka uważności, praktyka medytacji. Na pewno znacie te praktyki z innych ścieżek. I na czym polegają te praktyki? O co w nich tak na dobrą sprawę chodzi? W tych praktykach chodzi o to, żeby uspokoić umysł. Czyli jak złapiesz to, czym jest świadomość, zaczynasz stosować praktyki, żeby uspokoić umysł. Może to być praktyka uważności, medytacji, jogi. Te wszystkie praktyki wywodzą się z różnych tradycji, ale prowadzą do tego samego, do balansu energetycznego w twoim ciele. Drugim etapem jest przebudzenie szuszumny, przebudzenie kundalini. To jest taki moment, gdy ustabilizujesz główne nadi w swoim własnym ciele, że zaczynasz budzić pełen potencjał kundalini do tego, żeby się oświecić. Samo kundalini na samym początku jest uśpione i śpi u podstawy kręgosłupa w pierwszej czakrze, czakrze korzenia, Muladhara, i można przebudzić to kundalini. I to brzmi tak troszeczkę mistycznie, ponieważ my na zachodzie nie jesteśmy przyzwyczajeni do nazewnictwa pochodzącego ze wschodu i my mamy w głowach taki paradygmat, że świadomość jest wytworem naszego umysłu, lecz przede wszystkim nie wiem w ogóle skąd się wzięło to przekonanie. Myślę, że tu bardziej z takich racjonalnych przekonań i schematów. Mamy takie przekonanie, że świadomość jest czymś materialnym. Nawet jeżeli tobie się wydaje, że tak w to nie wierzysz, to zwróć swoją uwagę, że fundamentalnie tutaj na zachodzie wierzymy w to, że świadomość jest czymś materialnym. I przebudzenie kundalini polega na tym, że w pewnym momencie, pracując z uspokojeniem energii, z wychillowaniem, dochodzi do momentu przełomowego, w którym budzi się to kundalini. I zazwyczaj jest tak, że kundalini budzi się samo, spontanicznie, lub zostaje obudzone przez jakąś mantrę, przez guru duchowego, przez obecność z guru duchowym. I wygląda to tak, że energia z dołu kręgosłupa zaczyna z bardzo, mógłbym powiedzieć, taką natężoną siłą napierać do góry i to czuć. Energię kundalini czuć. To jest takie poczucie, jakbyś miał taką energię, która wypływa z twojego dołu do ziemi i ona przepływa jednocześnie przez całe twoje ciało, przez wszystkie ośrodki energetyczne zwane czakrami. I tutaj bardzo jest ważne, abyście wiedzieli, czym są czakramy i jak to wszystko wygląda, dlatego odwołuję was do poprzednich moich nagrań. Ale to, co jest tutaj ważne, to jest to, że dochodzi do procesu oczyszczenia szuszumny, czyli głównego kanału energetycznego. I ten proces trwa dosyć sporo czasu, choć na samym początku wydaje się, że to jest tylko i wyłącznie jedno doświadczenie. To jest bardzo ważne. Na początku wydaje się, że przebudziłem kundalini, oświeciło mnie, bo poczułem gdzieś tam energię. Nie, nie przebudziłeś kundalini. Jakbyś przebudził kundalini, to byś chodził jak Jezus 30 cm nad ziemią i byś krzyczał do ludzi na ulicy, że życie jest miłością. Jeżeli czujesz jakieś tam uczucia w ciele, mrowienie w palcach i w swojej własnej głowie, to jeszcze jest nic. To jest dopiero poczucie, dopiero jesteś świadomy, że życie jest energią. Zaczynasz sobie uświadamiać tą energetykę. Ale do czego ja tutaj zmierzam? Zmierzam do tego, że sam proces przebudzenia kundalini jest bardzo charakterystyczny, mógłbym powiedzieć, jest zajebiście charakterystyczny i nie da się go ukryć na takim poziomie, że po prostu jak przejdziesz przez ten proces, to będziesz w 100% pewny, że to jest to. Bo to jest tak hardkorowe doświadczenie. Energia przepływa przez całe ciało i oczyszcza poszczególne czakramy, łącznie z usuwaniem blokad w ciele. W ciele są trzy blokady, jeżeli chodzi o szuszumnę i o podniesienie się energii. Pierwsza blokada jest zaraz na dole,
przy pierwszej czakrze, tak, przy czakrze korzenia, druga blokada jest na sercu i trzecia blokada jest pomiędzy czakrą trzeciego oka a koroną. I sam proces oczyszczania czakramów jest bardzo sprzeczny z intuicją, ponieważ to wygląda tak, że czakram, który się oczyszcza, zaczyna być w dziwny sposób nadaktywny. I nam się wydaje, że ten czakram jest już oczyszczony i przebudzony i on działa, i on funkcjonuje, ale on tak na dobrą sprawę się tylko oczyszcza. Ja miałem takie uczucia, pamiętam, w moim sercu, ogromne tachykardie, wypady totalnej wdzięczności, miłości i płaczu. Ja myślałem, że to jest już przebudzone serce. Ale z czasem odkryłem, że to jest właśnie proces oczyszczania się dopiero serca. I podobnie miałem z każdym innym czakramem. Pamiętam, jak mój splot słoneczny się oczyszczał, miałem napady złości, poczucia wstydu i winy i one się tak przeplatały. I ja myślałem, że to jest właśnie normalnie funkcjonujący czakram, ale dopiero po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że on się oczyszcza. Miałem takie napady hipergadatliwości i takiej przesadzonej trochę ambicji, trochę kreatywności. No i po jakimś czasie odkryłem, że to się oczyszcza mój czakram gardła. I tak miałem praktycznie z każdym czakramem, włączając to trzecie oko, gdy myślałem, że mam derealizację albo depersonalizację, i włączając w to czakram korony, gdy miałem poczucie, jakbym odlatywał kompletnie z tej ziemi. Moje ciało się nagle potrafiło całe zrelaksować i ja się rozpływałem i mnie nie było. I miałem cały szereg różnych doświadczeń na poszczególnych czakramach. I pamiętam, był taki moment, gdy chyba obejrzałem nagranie, już nie pamiętam którego twórcy, ale to nagranie dotyczyło właśnie Kundalini i wtedy dostałem taką informację, że bardzo charakterystycznym etapem w procesie oczyszczenia szuszumny i przebudzenia Kundalini, szczególnie przy procesie oczyszczania trzeciego oka oraz korony, jest taki moment, gdy twój mózg zaczyna się przezbrajać. To znaczy wszystkie twoje stare uwarunkowania zaczynają od ciebie odpadać. To szczególnie jest widoczne, gdy oczyszcza się czakram trzeciego oka i korony. Wtedy dosłownie widzisz wszystkie uwarunkowania w innych ludziach i to tak przejrzyście i klarownie, że się w głowie nie mieści. Wtedy bardzo często ludzie mają wrażenie, że czytają myśli innych ludzi, albo mają takie poczucie, że inni ludzie czytają ich myśli. A gdy budzi się czakram korony, bardzo jest widoczne to, że życie jest jednością, ale jest jeszcze coś ważniejszego. Widać dokładnie to, że życie jest subiektywne, że twoja perspektywa jest bardzo subiektywna i widać te poczucie kontrastu, ten sens subiektywności względem uwarunkowań innych ludzi, a twoich własnych uwarunkowań, bo uwarunkowania innych ludzi przestają na ciebie przechodzić. Gdy przebudzisz czakram korony, uwarunkowania innych ludzi, czyli ich schematy, ich myśli, ich toksyczne wzorce, ich wpływ na ciebie, to przestaje na ciebie tak przechodzić i stajesz się w pewnym stopniu neutralny względem uwarunkowań twojego otoczenia. I przy trzecim oku dochodzi do takiej realizacji, że życie nie jest tylko materią, że rzeczywistość jest tym samym co świadomość. Dochodzi do unii Shivy i Shakti, czyli tego pierwiastka kobiecego i męskiego w ciele człowieka. I powiem wam, że znika takie poczucie identyfikacji z jakąkolwiek płcią. Ja się generalnie osobiście nie czuję ani jako mężczyzna, ani jako kobieta. Czuję się jako całość. I na dobrą sprawę nie jestem w stanie opisać tej całości poza słowami, których używam. I generalnie sam proces oczyszczenia szuszumny trwa dosyć sporo czasu. U niektórych ludzi trwa nawet kilka lat. U mnie trwało ze 2 albo 3 lata nawet. Ciężko jest mi w tej chwili określić ramy czasowe, kiedy to się wszystko zaczęło, ale mógłbym powiedzieć, że mój proces końcowy tego wszystkiego, taka końcówka powiedzmy, to był koniec zeszłego roku i początek tego roku. W tej chwili czuję się
Oj Boże, jakbym wam powiedział, to i tak byście mi nie uwierzyli. Może zostawię to sobie na inny odcinek. Zresztą jak oglądacie mnie na bieżąco, to te wszystkie rzeczy, o których ja opisuję, chcę, abyście wiedzieli, że to nie są tylko idealizmy, tak? To nie są tylko idealistyczne słowa, to jest po prostu cud. Cud. Ostatnim etapem przebudzenia kundalini, oświecenia, jest samostabilizacja. Czyli oświecenie. I samostabilizacja to jest właśnie taki proces, kiedy energia już oczyści wasze ciało, poczujecie jedność materii oraz świadomości. Na tym poziomie nie da się odróżnić materii od duchowości. Nie da się odróżnić, oddzielić życia materialnego od życia duchowego, tak? Bo na samym początku ma się takie poczucie, o nie, to jest Matrix, to jest zło! Liczy się tylko duchowość. Na tym samym końcu wszystko staje się jednością i na dobrą sprawę nie da się uciec od ani jednej części siebie. I bardzo często jest tak, że na tym etapie ludzie wracają do społeczeństwa i uczą się z powrotem tego, jak żyć w tym społeczeństwie, tak? Dlatego ten etap się nazywa samostabilizacja i bardzo często na tym etapie, bo to już mówię, po oświeceniu totalnym, całkowitym, jak już energia wpłynie do czakramu korony i przezbroi się wasz cały mózg wraz z ciałem emocjonalnym, no na tym poziomie to już równie dobrze możesz iść do lasu i zamieszkać w jaskini i będzie ci wszystko jedno. Tak dosłownie. I tutaj tak wygląda cały proces przebudzenia i nie można przeskoczyć jakiegokolwiek z etapu, nie można niczego pominąć. Każdy etap jest charakterystyczny na swoim własnym poziomie, choć ludzie bardzo często różnie opisują różne doświadczenia, to te charakterystyczne aspekty, czyli aspekt energii, aspekt przepływania tej energii, aspekt oczyszczania, aspekt jedności oraz oświecenia, aspekt samostabilizacji, czyli mógłbym powiedzieć takiego osiągnięcia mistrzostwa nad energią, to wszystko tyczy się każdego człowieka, kto będzie chciał kroczyć ścieżką rozwoju własnej świadomości. Tutaj mam jeszcze dla was trzy kolejne wskazówki dotyczące tego, jak poradzić sobie w procesie oczyszczenia kundalini, tak? W procesie samorealizacji, bo w pewnym momencie ten proces staje się troszeczkę trudny z tego względu, że wiedzy jest dosyć sporo. Niektórzy ludzie opisują proces przechodzenia przez realizację w bardzo, w cudzysłowie, odlotowy sposób i bardzo ciężko jest się w tym wszystkim połapać, szczególnie jeżeli jesteś takim człowiekiem jak ja, czyli jesteś człowiekiem urodzonym w materii, który wcześniej był stricte racjonalny i wejście w duchowość było dla ciebie całkowicie nowym odkryciem. Tak jak dla mnie, ja zaczynałem od rozwoju osobistego. Duchowość odkryłem stricte przez przypadek. No na początku to jest takie strasznie trudne. Te rzeczy wydają się takie dziwne, takie new age'owskie. Kurczę, energie, meridiany, Ida, Pingala, Kundalini. Boże, co ja robię ze swoim życiem? Ale z czasem to się wszystko wyjaśnia i przejaśnia. I wtedy już wiadomo, o co chodzi. Pamiętaj jedno, tak? Pamiętajcie jedno. To, co jest dla mnie super istotne, co mi bardzo pomogło i z czym chciałem się z wami podzielić. Praktyka i doświadczenie jest królem. Praktyka i doświadczenie jest królem. Nie dyskryminuj praktyki ani swojego własnego doświadczenia. Mógłbym tutaj powiedzieć kropka. To jest super, mega ważne, ponieważ proces realizacji kundalini oraz proces rozwoju własnej świadomości to jest proces bardzo subiektywny. I ty musisz być bardzo ostrożny w wyborze praktyki, musisz być bardzo ostrożny w wyborze swojego nauczyciela, musisz być bardzo ostrożny w wyborze swoich własnych praktyk i musisz być konsekwentny w tym, komu wierzysz, tak, jeżeli chodzi o wybór nauczyciela. A jak już się komuś zawierzysz, to musisz być bardzo konsekwentny w dyscyplinie i pilnowaniu się w praktyce. Bo jak odpuścisz sobie którąś część tego, to staniesz w miejscu
i możesz nabawić się różnych negatywnych efektów ubocznych, na przykład duchowego eskapizmu. Możesz mieć problemy z integracją duchowości w życiu codziennym. Dlatego tutaj najważniejsze jest wybrać sobie takiego nauczyciela, takiego mistrza, który jest bardzo zbalansowany, który jest mega zbalansowany zarówno w materii, jak i w duchowości. No i widać, że ma to doświadczenie, tak? I widać, że on tą duchowością żyje, a nie tylko o niej gada. Pamiętajcie, że jest to proces i proces ten wymaga czasu. Jak już wybierzecie sobie swoją własną praktykę, a pamiętajcie, że w wyborze praktyk, tutaj na dobrą sprawę nie ma zbyt wielu praktyk do wyboru, bo jest medytacja, jest yoga, jest self-inquiry. No i na dobrą sprawę mógłbym powiedzieć, że z praktyk duchowych, które są najbardziej skuteczne, to jest już tyle. Można byłoby dodać do tego jeszcze shadow work, NLP, wizualizacja, afirmacje, sport, zmianę diety. Ale to są takie dodatkowe rzeczy, które bardziej wpływają na styl życia. I myślę, że są ważne również w duchowości, ale to nie są takie fundamentalne komponenty. Pamiętajcie, że najważniejsze tutaj jest bycie na tej ścieżce oraz słuchanie się nauk. Ten aspekt pokory i cierpliwości to nie jest żart. To nie jest żart. Ja bardzo często mówię o tym, żeby słuchać różnych autorytetów, ale mimo wszystko robić wszystko po swojemu. I powiem wam szczerze, że to jest takie moje podejście, ponieważ ja sam osobiście mam bardzo ogromny sens pokory do nauczycieli i ja z miłą chęcią się uczę. Ale zauważyłem, że to nie jest cecha, która tyczy się wszystkich i za bardzo przypisałem tą cechę każdemu. I zdałem sobie sprawę, że ludzie wcale nie mają tak jak ja. Ludzie wcale tak chętnie się nie uczą jak ja. Wobec czego chciałem wam po prostu to przypomnieć. Abyście pamiętali o tym, żeby się uczyć i być na tej ścieżce. Ponieważ może przyjść do was pewnego rodzaju doświadczenia. Może przyjść doświadczenie mistyczne, doświadczenie jedności. I wy możecie pomylić to doświadczenie z pełnym oświeceniem i zbyt wcześnie osiądziecie na laurach. A potem może się okazać, że to był tylko jeden spontaniczny insight, który miał wam pokazać jakąś część rzeczywistości. I ja wiem sam osobiście, że tych insightów, które się uzyskuje, jest cała masa tych doświadczeń jedności, tych doświadczeń wdzięczności. Każde z tych doświadczeń odkrywa inną część waszej rzeczywistości i są te momenty przełomowe, w których dochodzi do realizacji, dochodzi do oczyszczenia, dochodzi do przebudzenia czakry korony i to są ogromne momenty, naprawdę przełomowe w życiu, ale jest też ten moment samostabilizacji i bardzo kluczowym aspektem tego momentu jest autorefleksja, czyli reflektowanie nad sobą, reflektowanie nad życiem i integracja tych doświadczeń mistycznych oraz tych insightów w życiu codziennym. Ja w zeszłym roku popełniłem taki lekki błąd, do którego chcę się przed wami przyznać, ponieważ ja bardzo mocno nastawiłem się na poszerzanie wiedzy oraz na rozwój duchowy, i bardzo dużo poświęciłem się YouTube'owi, bardzo dużo czasu poświęciłem na nagrywanie filmów dla was, a nie dałem sobie wystarczająco dużo czasu na integrację tej wiedzy w życiu codziennym. I między innymi dlatego w tym roku mam taki cel, żeby postawić stricte na dojrzałość oraz na integrację, dlatego w tym roku będziecie mieli całkowicie inną jakość nagrań. Także pamiętajcie o tym, żeby być na tej ścieżce, dbać o siebie i słuchać się nauczyciela, żeby być cały czas z nim. Punkt numer 4 to jest dbanie o ciało oraz o intelekt. Ważności tych dwóch punktów nie jestem w stanie wam określić, ponieważ jest to tak mega super istotne, że się w głowie nie mieści. W pewnym momencie, będąc na ścieżce rozwoju, możesz stracić kontakt z ziemią. Ja mówię tutaj dosłownie, możesz mieć takie trudności z życiem, takim codziennym, prostym życiem. Jednym z takich czynników łączących duchowość z życiem codziennym to jest właśnie twoje ciało. Ale oprócz tego, że masz ciało, masz również swój umysł, masz również intelekt, który pozwala ci nawigować w świecie rzeczywistym, tworzyć granice, realizować swoje potrzeby, marzenia, pragnienia,
No wiadomo, żyjemy w rzeczywistości 3D, która ma swoje prawa fizyki, tak? I bardzo ważne jest znać te prawa, pielęgnować je na co dzień, no i po prostu żyć. Żyć tak, jak chcecie żyć. Taki punkt piąty, taki mógłbym powiedzieć trochę bardziej inspirujący, to jest to, jak wygląda sam proces przebudzenia kundalini i oświecenie na samym końcu. Na samym końcu, jak to wygląda. To teraz wyobraźcie sobie, że macie ciało fizyczne, nie? Ale w tle tego doświadczenia, czyli gdzieś z tyłu waszej głowy, istnieje jakaś inteligencja, która to ciało ogarnia. I teraz wyobraźcie sobie, że cała rzeczywistość, na którą patrzycie, to jest ekran, na którym dzieje się całe wasze życie i wy projektujecie to życie. I teraz dochodzi do takiego momentu, w którym wasz umysł totalnie umiera. Totalnie tak jakby zmarł fizyczną śmiercią. I wasze ciało wraz z tym ekranem, na który dzieje się cały film, zaczyna się zjednywać, zaczyna się zlewać razem z tą rzeczywistością, po czym wasz umysł zaczyna świecić czystym światłem, zaczyna po prostu być oblane, tak? Umysł staje się oblany czystą świadomością. I wszystko zaczyna się łączyć ze sobą. Wasze ciało, umysł i czysta świadomość. I dochodzicie do pełnej realizacji tego, że to miejsce, w którym jesteście i ta chwila, która dzieje się teraz, to jest cały wszechświat, dosłownie cały wszechświat, który kiedykolwiek był, który cały czas jest i który kiedykolwiek będzie, który patrzy sam na siebie. To się nazywa z sanskrytu Sat Chitananda, czyli jedność bycia, jedność prawdy, świadomości oraz błogości. Bycie, prawda, świadomość i błogość. To jest takie poczucie, jakbyście byli czystym światłem. I tyle. I tyle. I koniec. Więcej tutaj czarów i magii nie ma, bo ja mogę w tej chwili... Czuję się, jakbym mógł zamilknąć na wieczność. I to, co jest dla mnie najbardziej charakterystyczne, to jest to, że mam taką całkowitą klarowność w moim umyśle. Mam taką czystą klarowność. Mam całkowicie pusty umysł. On jest całkowicie pusty. Te słowa, które ja teraz mówię, są komunikowane z czystej pustki. Totalnie z czystej pustki. I każde jedno słowo, które ja używam do zakomunikowania tych słów, jest perfekcyjne. To znaczy, pada w idealnej chwili, w idealnym momencie i jakość tej chwili, tak? Ja nie mam na myśli, nie zachwycam się tutaj swoimi słowami, że jestem taki elokwentny i przebojowy, tylko mam na myśli, świadomość tej chwili jest po prostu idealna i nie ma innej chwili, innej jakości tej chwili poza tą chwilą, która jest. To jest nie do zakomunikowania, to jest jak czyste piękno, to jest jak czysta ekstaza dla życia. Chociaż ekstaza to nie jest wystarczające słowo, bo ekstaza kojarzy nam się z podnieceniem seksualnym i taką emocjonalną zajawką. To jest po prostu błogość. To jest po prostu totalna błogość. Nirwana, tak? Budda powiedział nirwana.
Słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ten film, to tyle jeżeli chodzi o te nagranie. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Pamiętajcie, że to jest ścieżka samorozwojowa. Na dobrą sprawę jedna z najbardziej hardkorowych ścieżek, jaka istnieje. Pamiętajcie, że Kundalini i proces samorealizacji to nie jest wiedza typu New Age, hippie, zbawmy świat. To jest po prostu pradawna ścieżka samorealizacji wiodąca ku oświeceniu, która jest po prostu najbardziej podstawową, fundamentalną ścieżką, jaka kiedykolwiek istniała. I na fundamencie Kundalini, chociaż nie wiem, czy to na fundamencie, czy gdzieś z boku, wyrosła Advaita Vedanta, tak? Jakbyście się zastanawiali, która ścieżka jest ważniejsza albo lepsza, czy Advaita Vedanta, czy Kundalini, Kundalini było wcześniej. Advaita Vedanta pojawiła się właśnie w chwili, gdy osoby oświecone, osoby zrealizowane zaczęły opowiadać o jedności Brahmanie, Brahmana, tak? Brahmana, jaźni Atmana, życia człowieka oraz pustki, i to dopiero wyrosło później. Nauki te zostały w pewien sposób połączone i ujednolicone, aczkolwiek dzisiejszy świat i nasze społeczeństwo zachodu, no tak jak wam powiedziałem, nie jest w stanie ugryźć tego, że świadomość nie jest czymś materialna, dlatego w dzisiejszym społeczeństwie, no dzisiaj, tak, mamy taką modę na Advaita Vedantę, bo jest to w pewien sposób takie łatwe dla naszego zachodniego umysłu do uchwycenia. Tak? No jest to po prostu dla nas łatwe. Ale tak, będąc z wami szczerym i otwartym, to Kundalini było bardziej pierwotne do tej nauki. W pewien sposób te nauki wszystkie się łączą ze sobą. Możecie zobaczyć te same motywy w buddyzmie oraz w religii chrześcijańskiej, na przykład wstąpienie Ducha Świętego, doświadczenia mistyczne. To jest wszystko Kundalini. To jest wszystko Kundalini. To nie jest wiedza, to nie jest magia, to nie są czary, to nie jest wiedza ezoteryczna. To jest podstawowa, fundamentalna nasza rzeczywistość, pełen potencjał do realizacji naszej boskości w ciele człowieka. I tyle. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego nagrania. Jeżeli wam się podobało, dajcie proszę dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swoje własne przemyślunki. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.